Wystąpi dzisiaj dla Państwa churmęskie echo. Szanowni Państwo, pragnę wspomnieć, że churmęskie echo powstał w 1923 roku. Pierwszym dyrygentem i założycielem był profesor Franciszek Kowalski. W latach 65-73 chórem kierował profesor Leon Kaczmark. Natomiast w latach 73-2006, czyli 33 lata, pani Irena Stodolna. Od 2006 roku kierownictwo artystyczne i dyrygenturę przejął pan Janusz Lipiński, tu dzisiaj obecny z nami. Chór wykonuje repertuar zarówno a cappella, jak i muzykę wokalną i instrumentalną, obejmujące różne style i epoki. W swojej działalności chór uzyskał wiele wyróżnień, m.in. na festiwalach choralnych Berlinsa Kantat, festiwalu choralnym Neuschwanstein w Szwajcarii. Ostatnio chór wystąpił w spotkaniach choralnych w Chełmie w 2009 roku, gdzie zajął pierwsze miejsce. I w wielkopolskich konfrontacjach choralnych Koło, gdzie zajął również pierwsze miejsce. Pragnę Państwu wspomnieć, że chór występuje również w naszym mieście na różnych okolicznościach. Między innymi w najbliższym czasie, zapraszam serdecznie Państwa, organizujemy Dni Muzyki Cerkiewnej. Chór wykona swój koncert w kościele Świętego Pawła. Serdecznie zapraszam 25 listopada. Chrystus wskrzesie i zmiertwych, śmierci o śmierć popraw i suszy w ogrobie. Żywot darowa. Chrystus wskrzesie i zmiertwych, śmierci o śmierć popraw i suszy w ogrobie. Żywot darowa. Chrystus wskrzesie i zmiertwych. Śmierci już śmierć popraw i suszy w ogrobie. Żywot darował. Chrystus woskresie, Chrystus woskresie, Chrystus woskresie, woskresie, woskresie. Który w tej chwili otrzymuje kwiaty od nas wszystkich i brawo oczywiście.